to ostatni odejdzie od komputera, wygrywa 3000 zł. Ale żeby nie siedzieć po prostu przed komputerem, w międzyczasie będziemy rywalizować. Fortnite. Bo ten odcinek powstał przez współpracę z Epic Games i dzięki temu możemy pozwolić sobie na taką fajną nagrodę. Bardzo chcieliśmy spędzić tydzień lub miesiąc na tym filmie i siedzieć tu jak najdłużej. Ale musimy wyrobić się w czasie, dlatego jesteśmy zmuszeni to przyspieszyć. No i tak jak robią to te wszystkie lamusy w tego typu filmach. Każdy z nas ma 3 życia, które będziemy tracić w różnych konkurencjach. No i pierwszą konkurencją, żeby szybko pokazać wam jak to będzie działać, jest kto zajmie najgorsze miejsce w trybie bez budowania. Traci życie. Bardzo chciałem, żeby to zadanie brzmiało imponująco i niesamowicie, dlatego powiedziałem je takim głosem. Nie trafiłem. 26 miejsce. Dobra, ale mam za to fałdolce. Ej, ale u mnie się tak kurde długo dużo dzieje. Już ogólnie nie musicie grać dalej, bo już mam najgorsze miejsce, więc... Nie masz szans! Ja mam 20, on ma 17! Nie ma takiej ale w ogóle... Trzeba zobaczyć, kto wygra. Ja już straciłem życie. Ej, to jest takie straszne, stary. Mam życie mniej. Każde odejście od komputera również wiąże się ze stratą życia, ale poza życiami będziemy rywalizować o inne rzeczy, tak jak w drugiej konkurencji. Kto będzie miał więcej eliminacji grając tylko nowymi broniami, dostanie smaczne jedzonko, a inni gorsze. Dajcie znać, czy mówić takim głosem, czy normalnym. A nowe bronie to znaczy bronie z nowego sezonu 4, rozdziału 4, czyli szczypiorek, polędwica, jajka, to nie ta lista, taran rakietowy, strzelba, pompka, infiltrator, pistolet maszynowy z lunetą, nawias otwierający, krótka seria, nawias zamykający, karabin szturmowy z podwójnym magazynkiem, wieżyczka biznesowa, a czy wspominałem wam już o karnecie bojowym tego sezonu? Wiem, że jeszcze nie, ale chciałem jakoś do tego przejść. Jest tam dużo nowych strojów, emotek, kill-offów, ekranów ładowania, jeszcze więcej innych narzędzi. A co najważniejsze, Cubby Lame też jest. To ten gość, co pokazuje rękami. Zresztą, co ja wam tutaj będę mówił? Możecie sami sprawdzić wszystkie nowości, link macie w opisie. A teraz wróćmy do konkurencji. Serio, zjadłem coś, bo jestem już taki głodny. No, ogólnie nic nie jedliśmy, specjalnie po to, żeby dobry vibe był na filmie. Emocje! Jest 12:30, jedziemy dalej. Nic, od rana, o 7 nic nie jedliśmy, śniadanie. Jazda, jazda. Tylko wygrana. Trzeba pamiętać o tych nowych broniach. Nie ma tu nic, amunicja. Dobra, to jest jakiś pistolet, to nie jest nowa broń w ogóle. Ej, to będzie mega ciężkie, nie? To znaleźć. No, o nie, jakiś go... Rakietowy taran! Strzelba, pompka, infiltrator. Czy to jest nowa broń? Tak jest! Dobra, walę w niego. Wylikwidowałem go nową bronią. Ale niesamowite. Strzelają do mnie! Ej, to jest... Mam nowy karabin, nie zauważyłem. Dobra, gościu. Nie mam już amunicji, ale udało się. Mam pierwszego fraga. Jest drugi frag z nową bronią. Jest trzeci. Okej, mamy kolejną eliminację, udało się. Jest! Dobra, jest ten ziomek. Karol ma 4 eliminacje, kurczę, bardzo niedobrze. No nie! To nie jest Bambik! Dobra. Jest kolejny. I dwóch. Jest następny wyeliminowany. Ej, szczerze, bardzo przyjemnie się gra bez tego budowania. Ja o wiele bardziej wolę ten tryb. Nie musisz kombinować jak to zbudować, tylko po prostu... No i myk, 7 eliminacja. Z dwóch stron, więc strzelają. Padłem. Obiadku już nie zjem. Nie! Ej, Bartek ma szansę to wygrać. Ej, generalnie wygrałem. Dobra. Ma 9. Ma 9. Jedzonko! Soczek. Dziękuję ślicznie szefie. Wszystko co najlepsze. Śniadanko, które wygrałem, proszę zobaczyć. Soczek, 4 kanapeczki z łososiem i do tego croissant. No i zawsze grzybu. Kawałki bułki. Nie, wiesz co? Nie trzeba. Nie, o, proszę, sucha proszę. Bułka, moja ulubiona. Zdrowie, Karol. Pyszne. Ale mega dobra. Fajne, tak? Obładzało się z dzisiaj nie jeść. No, zresztą uważam. Trzecia konkurencja. Wyścig pojazdami z jednego końca mapy na drugi. Pierwsza osoba na mecie zdobywa dodatkowe 500 zł, a ostatnia traci życie. Kto będzie na drugim końcu? Najszybciej samochodem, to jest ważne. Albo motocyklem. Pojazdem uprzywilejowanym do ruchu drogowego. A jak się czujesz z tym, że przegrasz kolejną konkurencję? No właśnie niekoniecznie dobrze. Trzecią z rzędu, stary, przegrasz. Ale musimy wylądować, tutaj, wiecie, tutaj. Tak, tam gdzie niebieski znaczy. Jest, mam ciężarówkę. Ja mam samochód. Ale ona jest wolna. Jezus, wysiadaj. Jedzie z tobą. Wysiadaj. Bartek, nie zrobimy tego. Czekaj, spycham go. Nie ma. Nara. Dawaj, Karol, goń go. Niech go ktoś tam po drodze. No właśnie, no przecież może... Tak, 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 tam będzie zmiana. A wygrasz może tylko jeden, pamiętajcie. Patrzę, tu mam dobre drogi. Zdobywam przewagę. 500 będzie moje. A ty wysiadłeś ode mnie w ogóle, tak? No. Ja tu mam przeciwników, stary. O, jest jakiś inny samochód, pewnie będzie szybszy. O, ale zapieprza ten samochód, stary. Czy jak to tak? Jak on szybko jedzie. A ja jadę coraz bliżej do celu, już 1000 metrów. Jest jakiś szybki ścigacz. Możesz w mordę, ale jadę.
O, rozpaliłem się. Ziomek do mnie strzelał, nie? Tam 127 życia w samochodzie. O, jest motor. Strzela do mnie! Ale mamy... jest woda. Proszę, mogę nie. Iść wodą? Nie! Ej, ale comeback. No, ja też mam comeback. O! 20 HP mam! 100 metrów. Ej, dobra, zaraz już tam. Ty, ale ty na piechotę nie możesz. No ja. Wygrałem już. No pojazdem. Musisz wrócić się po jakieś auto. Zepsuty motocykl, 50 HP ma, nie? Tak! Niech go ktoś trafi. Nie, tam jest strefa, stary! Nie można tam jechać! Ty masz mało życia! Szybko apteczka jakaś. Nie. Musi coś tutaj być. Nie. Dobra, odbijamy się. Tu jest strefa, faktycznie. Jestem! Ja pierwszy! Nie! Ne. No, szczerze, faktycznie byłeś tu pierwszy, ale nie byłeś pojazdem. Ja tam byłem pierwszy. Tak, ale nie byłeś pojazdem. To był wyścig zwykły. Nie. Cofnąłem się i tak prawie cię przebiłem. Pojazdem. No, ale finalnie okazało się, że o sekundę autostop do Holandii został złapany. Czy coś. Przegrasz te 3000. Oficjalne przekazanie dla Karola. Dziękuję bardzo serdecznie. Proszę bardzo. Czwarta konkurencja. Kto dłużej przetrwa bez broni, decyduje, dla kogo wybiera utrudnienie do następnej konkurencji, a ten, kto przetrwa najkrócej, traci jedno życie. Wiecie, że ja wygram z autą, nie? Dobra, ja już lecę, ja nie czekam. Ja czekam, bo ja nie chcę chodzić wcześniej. Mam dwa tych. Żadnych rzeczy zadających damage. Tutaj mamy skrzynkę. Co to jest? Dobra, jest motocykl, ja uciekam stąd. Znowu jadę sam, nie ma nikogo ze mną. A ja dopiero teraz ląduję. Rozumiem skrzyneczki, no bo tutaj nie ma bezpiecznie. Bartek, no? Przyjechasz do ciebie autem? No jak chcesz, to możesz. Bo Daniel ma 3 życia, to do Daniela nie jadę. Nie wiesz tego personalnie, nie? Jakby... To już jest sprawa osobista, Karol. Nie może być taką sprawą. To już jest sprawa osobista. Bartosz! To ty? Uber driver! A ty też masz tu furę. Dawaj, jedziemy na dwa. O kurde, ładują do mnie. Chodź, wybuchnij cię. Karol! Ale jest jazda, nie? 19 osób, wszyscy żyjemy. O, ziomek. I widzi mnie. Nie! Znaleźli mnie i nie mam samochodu. Koniec? Czy to będzie ten koniec? Nie będą mnie mieli. Padłem! O kurczę, podniósłbym cię, ale wiesz, konkurencja. Czyli tracisz żyćko. Zostaje wybór utrudnienia. Tak. Nie! Koniec. Bartek wygrał. Jako już wygrałem konkurencję, to zadecyduję, że to ty, Daniel, będziesz miał utrudnienie. A utrudnienie to zasłonięte oczy podczas piątej konkurencji. Kto zbuduje najgorszą budowlę, traci jedno życie. Na naszych Instagramach w głosowaniu zadecydujecie, kto zbudował najlepszą budowlę, a do tego wykorzystamy tryb kreatywny w Fortnite, żeby móc budować co tylko chcemy. No, a żeby Daniel mógł jakkolwiek się wykazać w tej konkurencji, Filip będzie go prowadzić, mówiąc mu, co ma robić. Czas. Start. Idź na przodu. No idę, no przecież czemu tak szybko? Dobra. My budujemy pieska. Pieska, tak? Co zrobić? Buduj, po prostu. No, jest. No, dobra, i teraz idź do przodu. No idę. I teraz na trawie, nie, co? Nie, do tyłu. Odwróć kamerę, odwróć. W którą stronę? No, jest na lewo. Dobra. Co dalej? Kliknąłeś, ja się nie powiedziałem, żebyś kliknął. No bo powiedziałeś troszeczkę na lewo, no i tak. Ale nie powiedziałem, żebyś kliknął. No, powiedziałeś, że klikać, tak? Dobra. Dobra. Nie wiem, co kliknąłeś, lecisz do przodu. Nie co? Wiem, co ty robisz? Co? Jak lecę do przodu? Nie dotykam klawiatury przecież. To lecisz. No to steruj tak, żeby nam dobrze. Ja nie mogę sterować. Ty nie weź mi to, powiedz, co by mi nie potrzebuje. Nie potrzebuję tego. Jasne. Filip? 10 sekund, szybko! Tu, weź kliknij dwa razy. No, nie zostało 10 sekund. No, co? No, to koniec! Nie! Serio? Dobra, uwaga. Tak szybko 5 minut. Czyli to jest to, co zbudowaliśmy? Nie, tak? To jest to, co zbudowaliśmy. Ej, nie takie złe. Powiem wam, że to robi. A co to było? Co to jest? Miał być na początku piesek, ale koniec końców finalnie wyszło. Taka nowoczesna sztuka. No tak, to miał być dinozaur ogólnie, ale zabrakło mi czasu. Miał mieć normalnie łapki tutaj. Faktycznie mógł to być dinozaur, no? Daniela lepszy. Ale fajne, widzę tego dinozaura, tam nóżki. Bardzo ładnie, Barteczku, kupię ci takiego dinozaura. Mogę to kupić. Dobra, Karol, a co to, że Karol ty masz budowany? To ja budowałem generalnie taki domek. Trochę mało czasu na niego jest, ale no, tu jest jakby co robot. Ja
jakby komuś się podobał domek, to zrobimy takiego robota. A tu jest taka twierdza. No i tym sposobem, dzięki waszym głosom w ankiecie, ja straciłem swoje życie. A następna konkurencja to: kto przetrwa najdłużej na nowej miejscówce, nie traci życia. A nowe miejscówki to miejscówki właśnie z nowego sezonu czwartego, rozdziału czwartego. Witalne w czasowisko, radykalna rekreacja, lunarne lokum. Trudność polega na tym, że oczywiście poza milionem graczy lecącym do nowych miejsc, są tam bazy bronione przez kamery, lasery i ochroniarzy. Wygrane 500 zł, dwóch przegranych, traci pożyć. Traci życie. 3000 panowie, 3000 do wygrania. W sumie mam w ręku te pieniądze, także... A nie, wygrał to by było na tyle, że dobra, to Bartek chyba leci na witalne w czasowisko. Może być. Ja polecę na lunarne lokum. Radykalna rekreacja. Ej, leci ze mną mega dużo osób, nie? A ja tutaj proszę bardzo, lecę do willi. Tego domu sobie polecę. Dobra, już jestem. Nie, tutaj nie zaskoczę. Ty, mołotowa sobie rzuciłem pod nogi. Dobra, jesteśmy na witalnym w czasowisku. Jest taka łupanka, że ja w to nie wierzę, nie? A ja nie chcę stracić życia. Ej, faktycznie tu są jakieś lasery. Co to robi? Uuu, ochroniarze. Dobra, bo ja i tak nie mam strefy. Nie, ej, elegancko, ja mam strefę. Ja też mam. O kurde. Co tu się dzieje? Dobra, jeden padł. Dobra, ja bym chciał... Skrzyneczka. Szanowni się. Nie. Bartek padł już. Tak? Tak. Chłopie, patrz, normalnie. Laserowe przejście tu jest. Ile ma życia? Co to jest? Patrz. Skilla pan go rozwalił. Jaka broń? Karta magnetyczna do skarbca. Ja się czuję jak w jakimś normalnie myślnym celu. Czemu cię jest tak żółto? Chyba nie z Meksyku. Jesteś z Meksyku? O chłopie. Są te itemki. Co się dzieje? Włączyłem alarm. Dobra, to nie był dobry pomysł. No, skarbiec. Ale klimacik po to miejsce. Stał, debilu. Człowieku, przegrałeś. Masz zero życie już w takim razie. Oto poradnik, jak w szybki sposób przegrać 3000 zł. Zapomniałem się. Wstałem, zostało mi jedno życie. Boże święty. W ten sposób odpadłem z całej rywalizacji. Daniel wygrał 500 zł, bo przetrwał najdłużej. No i przyszła pora na finałową, siódmą konkurencję. Kto pierwszy zdobędzie 10 punktów, eliminując przeciwnika, wygrywa 3000 zł. Do tego wykorzystamy mapkę 1v1 z wielu dostępnych map tworzonych przez innych graczy. Serio, jest tego bardzo dużo. Do wyboru, do koloru. Ja jeszcze się wtrącę na chwilkę, bo w tym roku odpaliłem Fortnite pierwszy raz po paru latach i sam się zdziwiłem, jak ta gra się zmieniła. Jak dużo rzeczy tu dodali, jak dużo trybów gry teraz tu jest. Każdy może znaleźć coś dla siebie. Także jeśli też kiedyś przestałeś grać, to polecam ci obczaić wszystkie nowości, a jeśli jeszcze nie grałeś, to wiesz co robić. Link w opisie. Pozdrawiam. 3, 2, 1. Dobra, jazda. Jest! No nie! Dwa! Ale mi serce bije. Kurde, nie trafiam nic. Jest! Co jest? Dwa strzały, stary. Kurde, aha, 3-1. Jeden. Yes! 3000 zł! Ale mi już ręce drżą, kupię, taka rozgrywka. Dzięki. Miło się grało. Dzięki, Bartek. Gratuluję. Niech moja wygrana ci służy. Wow! Ile forsy?